Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Co ja patrzę, czyli takiej serii komentatorskiej, w której jeśli znajdę coś ciekawego i co może być jakimś programem telewizyjnym, bądź artykułem, bądź tym podobnym, no to po prostu się na ten temat wypowiem. Dziś taki mały artykulik na stronie antyradio.pl, który zapowiada, że ma powstać druga część Sali Samobójców. I stwierdziłem, że fajnie będzie nagrać o tym film, z tego względu, że oglądałem pierwszą część, mam o niej pewne zdanie, no i też pewne rzeczy, które ujawniono w związku z tym filmem, są dosyć istotne, i w jakimś tam sensie już mogą przesądzić o tym, jaki to będzie film. Rozumiem, że to są dopiero plany i nawet w sumie nie wiadomo, czy powstał scenariusz i no, tym bardziej nie można tutaj mówić o wypuszczeniu jakiegoś teasera czy trailera, ale właśnie te informacje, które tutaj można wyczytać, są dość kluczowe. Tak więc Hater Sala Samobójców, tak będzie się nazywać nowy film Jana Komasy. I film zapowiadany jest jako cyberthriller, który opowie całkiem nową historię, współczesną wersję Romea i Julii, którym na drodze staje internetowy hejt. Zgodnie z coroczną tradycją, podczas 43. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni odbyła się konferencja TVN, na której zaprezentowano nadchodzące filmy współprodukowane przez stację. Wśród nich znalazł się sequel Sali Samobójców z reżyserii Jana Komasy. Chwila, jeżeli zaprezentowano nadchodzące filmy, to nie wiem za bardzo, jak to działa, czy to wtedy oznacza, że to już powstało, czy nie, ale pomyślcie sobie, że mamy TVN i mamy temat o cyberprzemocy i o hejcie, już sama nazwa to mówi. I patrząc na to, jak TVN przedstawia wszystko, co związane z komputerami, internetem, grami komputerowymi i tak dalej, no to można się domyślić, z czym będziemy mieli do czynienia. Warto tutaj uwzględnić choćby takie materiały jak ten, który omawiałem, czyli ten z Dzień Dobry TVN o e-sporcie, gdzie oczywiście prowadzący był od razu na nie. Warto tutaj wspomnieć o materiale o tak zwanych patostreamach, gdzie te patostreamy rzeczywiście były złe, ale z drugiej też strony no, nie pozwolono się wypowiedzieć drugiej stronie, a myślę, że duża część dzieciaków, która tam występowała, tak naprawdę no, robiła to, co oni im tam kazali. I z jednej z relacji wynikało, że te dzieciaki najpierw brały autograf od Magicala, a potem nagle sobie wystawiały te kartki z napisem, no, z napisami, z czym im się tam kojarzy patostream i w ogóle, nie? Także no, bardzo przekonujące. I mógłbym to tak w sumie mnożyć. No, TVN jest niezłym źródłem manipulacji i tak naprawdę stawia się po tej stronie, po której jest mu wygodnie. Raz chwali Gimpera, innym razem go właśnie piętnuje. Ja nie chcę tutaj wchodzić w to, czy to jest dobre, czy złe, ale chciałem tutaj zauważyć, że to nie są jacyś dobrzy wujkowie, którzy chcą waszego dobra, tylko to jest po prostu telewizja, która stawia na biznes, tak? Dobra, ale trochę off-topuję. W każdym razie chciałem tutaj powiedzieć, że nie widzę jakoś przekonującego filmu o hejcie w internecie, który mógłby zostać wyprodukowany przez TVN, tak? Sala Samobójców była pełnometrażowym debiutem Jana Komasy, który wcześniej zrealizował m.in. jeden z segmentów Ody do Radości oraz nagrodzoną w Cannes Etude Fajnie, że jesteś. Film z Jakubem Gierszałem odbił się szerokim echem w mediach i zdobył kilka istotnych nagród filmowych. No dobra, i tutaj, że zrealizuje sequel. Jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć trochę o pierwszej części Sali Samobójców. Kiedy pierwszy raz obejrzałem ten film, nawet mi się podobał, jednak potem zacząłem analizować wszystko to, co się w nim znajduje i w sumie stwierdziłem, że ten film jest tak naprawdę o niczym. Tu oczywiście możecie się albo ze mną zgadzać, albo i nie. Natomiast dla mnie ten film jest o niczym.
gdyż nie jestem w stanie stwierdzić, jaki problem on porusza. Z jednej strony miał być to, przynajmniej tak się wydawało, film o chłopaku, który ucieka od realnych problemów w wirtualny świat. Problem polega na tym, że przedstawiono tam też jego problem w taki sposób, że on był homoseksualistą. To znaczy, nie chcę tutaj mówić, że homoseksualizm jest problemem, tak? Tylko chodzi mi o to, że on nie był przez to akceptowany i się z niego śmiali, tak? Ale potem nagle się okazuje, że on jednak nie jest homo i że jednak kocha się w tej jednej dziewczynie, z którą gada przez czat. Do tego dochodzi jego styl emo i ogólnie, no nie wiem, nie mam pojęcia, o czym jest ten film, jaki problem on przedstawia. A, i typ jest jeszcze bardzo, a wręcz obrzydliwie bogaty i to wszystko jest trudno się z taką postacią zidentyfikować. Strasznie nie lubię takich postaci nacechowanych romantycznie, typu właśnie Werther, a typ ewidentnie, czyli ten Dominik ewidentnie na kogoś takiego pozował. Raczej życzę takim osobom śmierci, bo są po prostu irytujące, ale to, do czego zmierzam, to, że w tym filmie było od groma bardzo nielogicznych rzeczy. Poczynając od wzięcia do szkoły pistoletu i potem relacjonowania tego, że o, poczułem się w ogóle jak jakiś super bohater i tak dalej, mimo że tym pistoletem absolutnie nic się nie zrobiło, po fakt, że rodzice dopiero po jakichś 75% filmu stwierdzili, że skoro ich syn jest uzależniony od internetu, to może odłączymy mu router. I jeszcze tam był wciśnięty jakiś motyw ze zdradą, że ci rodzice się wzajemnie zdradzają, mają kochanków, ale to się pojawiło i to nie miało tak naprawdę żadnego związku. Po prostu było i przyjmijcie to do wiadomości i tyle. Tak więc już pierwszy film moim zdaniem był słaby i próbował być bardzo młodzieżowy, ale nie był, nie poruszał żadnego istotnego problemu. A jeżeli już, znaczy jakby brał kilka problemów, nie rozwijał ich i łączył je to w całość, co wyszło moim zdaniem fatalnie. No na szczęście główny bohater umarł i film się skończył. Więc tak, Hejter Sala Samobójców ma opowiadać zupełnie nową historię, niezwiązaną z losami Dominika. No, ciekawe dlaczego. Przedstawiciele TVN zapowiedzieli, że w filmie zostaną poruszone wątki manipulacji w mediach społecznościowych. Szkoda, że nie manipulacji w TVN-ie. Sterowania masami wyznającymi skrajne ideologie oraz miłości rodem z Romea i Julii. Ciekawe, czy w tym filmie będzie miejsce na wspomnienie o tym, jak Kinga Rusin sama do siebie pisała komentarze na Facebooku. To jest dosyć ciekawe, ale chyba nie, chyba jednak tak nie będzie. A może coś o Betlejewskim tutaj powiedzą? Nie chcę mi się za bardzo mówić o Betlejewskim, po prostu wpiszcie sobie jego nazwisko i zobaczcie, co ten typ odwalał. Wiecie, eksperyment społeczny i tak dalej. W ogóle dla mnie to jest straszna hipokryzja. Z jednej strony jedzie się po tym, że o, hejt w internecie i tak dalej, ale hejt w TVN-ie jest już spoko. Agnieszka Szulin może sobie cisnąć po jakichś tam gwiazdach, ha, 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 Doda się wywaliła, wypromuje się na tym, prawda? Z drugiej strony mamy w TTV taki program jak na przykład Google Box i nikogo to nie razi, że mamy program, w którym siedzą jakieś randomowe typy przed telewizorem i rzucają chamskie żarty, których nie powstydziłby się nie jeden wąsaty Janusz. Mógłbym to tak właśnie, mógłbym wiele tego wymieniać. Od choćby to, że kiedyś na TVN-ie leciał sobie taki program jak na przykład Big Brother, albo że ostatnio leciał sobie taki program jak Hipnoza, który był po prostu głupi. Znaczy nie tyle był głupi, nie był może jakiś szkodliwy, ale próbował wmówić, że Hipnoza wygląda tak, jak jest ukazywana w tym programie, a no nie jest. Będzie to cyberthriller, współczesna wersja opowieści o miłości Romea i Julii, ale jednocześnie uniwersalna historia o potędze miłości, która przeradza się w hejt. Potęga miłości, która przeradza się w hejt. Chociaż
To, że to będzie o miłości do Mea i Julii, daje mi pozytywne nadzieje na to, że jednak główni bohaterowie zginą. Jan Komasa chce pokazać, że granica między miłością i nienawiścią jest bardzo cienka, a wszystkie chwyty są dozwolone. Wszyscy wiemy, jak mocne są media społecznościowe i co można w nich przeżyć. Dyrektor programowy TVN zdradził też, że obecnie trwa okres developmentu, a już niebawem wystartują zdjęcia. W rolach głównych wystąpią Maciej Musiałowski i Vanessa Aleksander. Tego pierwszego znam, jej akurat nie znam, ale to nie ma żadnego znaczenia. Za produkcję filmu będzie odpowiadać TVN. Oj, reklama, nie będziemy tego włączać. No dobra, i to w sumie tyle. No powiem wam szczerze, że no nie jestem jakoś pozytywnie nastawiony do tego filmu. Może i TVN może wypłynąć na fali jakichś głupawych komedyjek romantycznych, a Listy do M są po prostu, no powiedzmy, przyjemnymi filmami, ale jeżeli już mówimy o jakichś poważnych tematach, no to niestety. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. Jakiś czas temu TVN wyprodukował taki serial, który się nazywał Belle Époque. Jak się chodziło przynajmniej po moim mieście, to nie było miejsca, w którym nie znajdowałby się jakiś billboard czy jakiś plakat, na przykład na wiacie przystankowej, który by ukazywał, że właśnie o, Belle Époque i nowa produkcja TVN-u. Tymczasem no, to, co miało być dobrym filmem kostiumowym, okazało się może ciut lepsze niż Korona Królów i tak się szybko zaczęło, jak się skończyło. Ponadto teraz jest jakiś nowy film, nowy serial TVN-u, nawet kurde nie pamiętam, jak on się nazywa. To teoretycznie ma być jakiś kryminał, jakaś sensacja i tam występują też normalni, znani aktorzy, ale tam też występują osoby z takiej jednej aplikacji, w której udajesz, że śpiewasz. I, no, świetnie. Jak to będzie na poziomie, znaczy to w sumie już jest, może to obejrzę i się wypowiem, ale podejrzewam wam, że to może być ciut lepsze niż Ukryta Prawda, nie? Więc ogólnie piszcie tutaj, co uważacie właśnie o tej drugiej części, może oglądaliście pierwszą i też macie jakieś wyrobione zdania, może w ogóle się ze mną nie zgadzacie. Ja się z wami żegnam, no i do następnego.